Niestety, wartości współczesnego człowieka często ograniczają się do bogactwa materialnego. Jednak ekipa kociarzy wie na pewno, że na świecie jest wielu dobrodusznych, bezinteresownych ludzi, takich jak ten rolnik z Transbajkali. Podczas spaceru w lesie mężczyzna znalazł kilka kociąt płaczących, wyraźnie błagających o pomoc, ponieważ ich mamy nie było w pobliżu. Rolnik nie mógł zostawić futrzanych stworzeń na pastwę losu, więc kilku nowych mieszkańców zamieszkało w jego stodole. Najprawdopodobniej mama kociąt gdzieś zginęła, uznał rolnik. Kociaki szybko się zadomowiły i niemal od razu poczuły się jak w domu. Ale po 6 miesiącach stało się jasne, że kociaki nie są zwykłymi zwierzętami domowymi. Rolnik zauważył, że szybko rosły i zmieniały kolor. Jest to coś, czego zwykłe koty nie robią. Przypuszczenia mieszkańców wsi wzmocnił wniosek weterynarzy z rezerwatu Daurski. Zwierzęta te są dość trudne do oswojenia. Wymagają szczególnej troskliwej opieki. Praktycznie nie żyją w niewoli, a jeśli już, to znacznie mniej niż w swoim naturalnym środowisku. Manuli można jednak nazwać dość popularnymi zwierzętami wśród bogatych ludzi. Najniższy koszt zwierzęcia domowego jest od 100 tysięcy złotych i powyżej. Wiek i kolor odgrywają rolę. To znaczy, że rolnik miał w rękach kopalnię złota. Jednak mężczyzna nie mógł tego zrobić. Sam wychował kocięta, a jego sumienie nie pozwoliło mu zarobić na nich. Kotki przebywają teraz w rezerwacie, gdzie będą żyły długo w środowisku, do którego są przyzwyczajone. Nie wszyscy zrozumieją postępowanie rolnika. Trudno sobie wyobrazić, jak zachować się w takiej sytuacji. Jednak to, co zrobił ten człowiek, jest godne podziwu. Kochani, jeśli podobał Wam się ten filmik, proszę polubcie go i zasubskrybujcie kanał.